że nie da się przenieść tego typu relacji w sferę aktywności feministycznej i że nie można być w takiej relacji z 5 kobietami czy z 100 tym bardziej. I że dramat, tutaj cytuję, dramat siostrzeństwa nie polega na tym, że my jesteśmy dla siebie obojętne, złe, czy mamy rozbieżne interesy. Przeciwnie, to polega na tym, że kobieta od kobiety domaga się głębokiej więzi, która będzie ważniejsza niż wszelkie formalne reguły gry. I tak się nie da pracować, natomiast tak się da przyjaźnić. Czyli z jednej strony... No tutaj jest... wpływ twojej pracy magisterskiej, przemowa. Elżbieta pisała u mnie pracę magisterską o przyjaźni kobiecej oraz nienawiści między kobietami o Margaret Atwood. To była jedna z tych prac magisterskich, które mnie bardzo inspirowały. Ale... To jest taki, no to jest taka fakt, ale nasz temat, tak, ale jednocześnie bardzo często się pojawia kwestia tych emocji i tego poczucia wspólnoty. Mówisz o tym, czy piszesz o tym w kontekście, czy mówisz, piszesz w kontekście Manify, w kontekście Kongresu Kobiet, szczególnie tego pierwszego, że to jest jednak taka podstawa niesłychanie silna tych pozytywnych emocji, które sprawiają, że my chcemy być feministkami, tak? Bo to nie jest tak, że my sobie wymyśliłyśmy, że chcemy być feministkami, ponieważ patriarchat jest zły. No, zasadniczo tak, ale jednak chcemy mieć poczucie, że jesteśmy razem, że robimy coś razem, że mamy tą wspólnotę innych kobiet. I też opisujesz ten moment, w którym to bycie z innymi kobietami, ta silna wspólnota jest czymś, co cię chroni przed tym uświadomieniem sobie istoty patriarchatu, to znaczy rzeczywiście kobiecej podległości i tej sytuacji dyskryminacji, której my ulegamy. Czy sądzisz, że to pojęcie siostrzeństwa i ta obietnica siostrzeństwa jest rzeczywiście czymś, co my powinnyśmy podtrzymywać? Czy też raczej to jest coś, co jednak nam bardziej przeszkadza i z większym obciążeniem w związku z tymi ogromnymi oczekiwaniami wobec innych kobiet? Ja myślę, że to nieuchronnie jest kluczowy feministyczny temat. To znaczy feminizm, który się zajmuje mężczyznami, jest feminizmem nudnym i jałowym. Głównym tematem to jest takie, ja tego nie mówię obiektywnie jak z katedry, ja mówię jak ja czuję feminizm. Znaczy dla mnie tym punktem dojścia do feminizmu były ważne i często bardzo dramatyczne przyjaźnie i tym, co mnie najbardziej kręci w feministycznej literaturze są teksty i książki o ambiwalencji między kobietami, o macierzyństwie, o granicy między przyjaźnią kobiecą a doświadczeniem lesbiańskim. No cały ten pakiet skomplikowanych relacji między kobietami to, o czym ty mówisz, znaczy problemów z przełożeniem tych relacji na polityczność. Ale ja może zacznę jeszcze tak właśnie tuż ex cathedra oraz cytatem. Jest taki słynny tekst, ja ostatnio do niego wracałam, więc go znam na świeżo, Sandry Lee Bartki, Feminist Consciousness. To jest taki tekst z 75 roku, w którym pani antropolożka i filozofka tak próbuje tak steoretyzować to, co właśnie przeżyła. Przeżyła bebecha, tak? Bo jest 75 rok. To jest ten bebech radykalnego feminizmu. I ona mówi tak. Feminizm to jest rodzaj paranoi. I ona tam w ogóle jeszcze cytuje różnych psychiatrów i że to jest po prostu taka sytuacja, w której budzisz się pewnego dnia i widzisz wokół siebie wrogi świat. To znaczy taki klik, ten klik, który po prostu kurczy świat. Wszyscy myślą, że to są po prostu relacje między panami i paniami, a ty widzisz niesprawiedliwość, wyzysk, przemoc, nienawiść, pogardę i po prostu schizujesz. I teraz różnica między schizą a ruchem kobiecym to jest taka, że spotykasz inne kobiety, które tego samego dnia albo parę dni wcześniej urodziły się i mają to samo. I wtedy zakłada się grupę podnoszenia świadomości i wtedy się dzieje ruch społeczny. To jest ta opowieść z tego radykalnego momentu, ale moim zdaniem ona jest jakoś uniwersalna w tym sensie dla kolejnych pokoleń kobiet. I wcale ona nie jest taką białą opowieścią z klasy średniej, bo to samo można przeczytać u czarnych feministek na przykład, albo u hinduskich feministek, tylko że one jeszcze przy okazji obudziły się. Ten klik dotyczył jeszcze tego, że te białe dziwki to są w dodatku rasistki, znaczy te feministki, co tam się obudziły jeszcze tam parę dni wcześniej, tak? Czyli znaczy to jest to wkurzenie na rzeczywistość, która jest postrzegana jako normalna, która nagle w naszym oglądzie okazuje się być niesprawiedliwa i po prostu do zlikwidowania. To się musi natychmiast skończyć, bo oszaleje. I rzeczywiście można oszaleć i były takie, co oszalały, na przykład nie wiem, czy czytałyście w Wysokich Obcasach z zeszłego tygodnia, jest tekst o Valerii Solanas. To jest w ogóle taka, ja byłam strasznie zła, że one opuściły ten tekst, bo ja oczywiście chciałam napisać ten tekst, bo ja już w ogóle popełniłam chyba 5 tekstów o Valerii Solanas, ale nigdy ich nie publikowałam w miejscach takich publicznych, jak jakichś mikroantologiach, bo jednak uważam, że Valeria Solanas jest dla feminizmu kompromitująca.
Bo ona jest właśnie, ona, znaczy to jest opowieść, która pokazuje, co się dzieje z kobietą, która się budzi z tym uczuciem i nie znajduje sióstr. No to co ona wtedy robi? No po prostu świruje, pisze książkę, i zaczyna strzelać do Warhola. Tak? Może mu się należało. Może mu się należało, a może nie aż tak. No nie wiem, no tam zgubił jej maszynopis, więc w sumie tak, no miała powody. Nie, ale chodzi mi o to, że rzeczywiście jest coś takiego, że w feminizmie jest ogromne napięcie emocjonalne związane z zobaczeniem wokół siebie wrogiego świata i z potrzebą wspólnoty. Otóż inne kobiety, które są w podobnym napięciu emocjonalnym, nigdy nie są w stanie sprostać temu, tej potrzebie więzi i wspólnoty, tej lojalności nigdy nie będzie dość. I tu jest pewien problem, który my przerabiałyśmy setki razy podczas i seminariów, i różnych spotkań, i wyjazdów, i manif, i no po prostu no takim, jedno pierwsze hasło feminizmu radykalnego brzmi sisterhood is powerful, a drugie sisterhood is impossible. Jeszcze było gdzieś tam takie sisterhood is hell. Też bywa. No więc też bywa. Ale to jest temat. To nie jest powód, żeby feminizm oskarżyć, opuścić, prawda, nie wiem, zdezawuować, chociaż takie książki też się zdarzają, tylko że to jest temat. To jest po prostu nasz odwieczny temat. I on jest jakoś inny niż męski. Tutaj możecie mnie oskarżyć o esencjalizm, ale ja naprawdę uważam, że kobiety mają inaczej, jeśli chodzi o więzi z innymi kobietami, niż na przykład mężczyźni z mężczyznami. Że jakoś te sprawy nam się ślimaczą długo, można tutaj psychoanalityczne snuć teorie, jak to ma związek z naszą nierozwiązaną sprawą z matką, a można takie bardziej socjologiczne teorie, że to są intymne relacje między ludźmi wychowanymi do podległości, zawsze będą skomplikowane, że mamy problemy, ja o tym dosyć dużo mówię, bo jednak rozmawiam z mężczyzną, tak? Także to jest zupełnie inna dynamika niż tutaj, bo tutaj się rozumiemy w pół słowa, a Sutowskiemu trzeba było wszystko klarować, jak to jest, że ten pocałunek to z facetem, ale przyjaciółka jednak ważniejsza, no więc tak. Więc jego interesowało, jak to się przekłada na relacje władzy. To dlatego tutaj jest o tym dużo po prostu, bo on chciał wiedzieć, no będziecie miały tą liderkę, czy nie. No ale wiesz, to się przekłada na relacje władzy i mamy doskonale, że o tym piszesz, myślę, że to jest przekonująco a propos manify czy innych grup, które po prostu z tego powodu absolutnie nie są w stanie, wiesz, wydobyć z siebie na przykład liderek, które byłyby akceptowane, które byłyby szanowane za to, że są liderkami, a nie jakby podważane. Inna kwestia, czy te liderki są w stanie rzeczywiście sprostać emocjonalnie i intelektualnie. A inna rzecz, czy w ogóle ktokolwiek chce być liderką? Ja uważam, że w ogóle dziewczyny się tak mają, że nie chcemy być liderkami. Chcemy władzy, ale nie chcemy, żeby to się nazywało, że jesteśmy liderkami. Nie, ja myślę, że to jest jeszcze inna rzecz. Ja zawsze myślałam o kategorii, wiesz, o kategorii siostrzeństwa, w podniesieniu do siostrzeństwa takiego w rodzinie. To znaczy, że nie chodzi o to, że nie chodzi o to, żeby się kochacie od razu, uwielbiacie i po prostu jesteście zawsze dla siebie wsparcie emocjonalne, tylko tak jak w rodzinie po prostu sióstr sobie się nie wybiera. Znaczy to jest po prostu tak, że my jesteśmy złączone pewnego rodzaju doświadczeniem i myśmy się sobie nie wybrały tego, że akurat się urodzimy jako kobietę, jako kobiety. Tylko na podstawie tego doświadczenia i tych przeżyć, które mamy, i tej optyki, którą nabrałyśmy poprzez właśnie to, że jesteśmy, tak się stało, że jesteśmy siostrami, my możemy dopiero zbudować pewnego rodzaju więź, która może być więzią właśnie bliską, pełną, wiesz, pozytywnych emocji, wspierającą. Ale to w ogóle nie jest tak, siostrzeństwo jako takie zakłada i w praktyce, w relacjach między siostrami, nigdy tak nie jest, że wszyscy się uwielbiają, kochają i po prostu jedzą sobie z dzióbków, tak? Bardzo mi się to hasło podoba, sióstr się nie wybiera, proponuję, że to było tytuł, jeżeli ktoś to będzie potem wieszał w internecie, tytuł tego spotkania. Znaczy, to jest moja perspektywa. No tak, tak. Znaczy, tak się składa, że ważne w moim życiu przyjaciółki często miały kilka sióstr. To jest ciekawe, zresztą byłam o te siostry też zazdrosna. Ale znaczy w ogóle tak, bo my tak sobie gadamy, tak sobie psychologizujemy, a problem polityczny z siostrzeństwem i z Kongresem Kobiet jest taki, i ja w moim pierwszym chyba kongresowym wystąpieniu gdzieś do tego się odwołałam, że określenie siostrzeństwo, poza tym, że się odwołuje do takiej bardzo fajnej, ciepłej emocji, która często na jakiejś sali istnieje i na tej sali moim zdaniem istniała, znaczy w 2009 roku coś się takiego zadziało, to ona też służy zatarciu realnych sporów i realnych różnic. I ja się trochę przestraszyłam w czasie tego pierwszego kongresu kobiet,
że my, mówiąc o siostrzeństwie polskich kobiet, to była taka gadka, która gdzieś tam się pojawiła i mi się wydaje, że Magda Środa była bardzo do tej idei przywiązana, że będziemy, że przeciwstawimy się tej męskiej solidarności, wspominania transformacji jako czysto męskiego doświadczenia, my przeciwstawimy kobiecą solidarność i opowiemy swoją historię. Otóż istnieje niebezpieczeństwo, że w tej opowieści pewien dominuje pewien głos, który skądinąd ma władzę, kasę i niekoniecznie takie same priorytety jak wiele innych kobiet. Tak? I że to będzie ten głos kobiet, które na przykład transformacja się jednoznacznie podoba. I to były bardzo konkretne spory, to znaczy to były spory dotyczące tego, jakie tematy i jakie osoby mogą trafić do głównego nurtu, czyli do tej sali plenarnej Kongresu Kobiet. Także dodatka takim jeden spór to była, czy aborcja, tak, najpierw nie, potem tak, potem znowu nie bardzo, tak, ale już na przykład związki zawodowe to chyba nigdy nie trafiły, prawda? I bardzo perspektywa pracownicza. Tak. Prawda, akces kobiet do karier, owszem, ale już na przykład kobiety, które zajmują się dziećmi w domu, niekoniecznie to było z kolei to poczucie wykluczenia kobiet konserwatywnych, a potem z tego dylematu wyrosła cała ta dyskusja, o której miałyśmy rozmawiać, a już chyba nie pogadamy, bo się czas jeszcze, kończy. Jeszcze mamy maternalizmu, to znaczy, czy kobiety, to jest to pytanie, czy kobiety, które mają konserwatywny światopogląd, wybrały życie, znaczy wybrały macierzyństwo i bycie żoną na pełnym etacie i też im doskwiera patriarchat, ponieważ rozmaite niesprawiedliwości po prostu je spotykają w życiu, ale nie czują się feministkami, czy one są naszymi siostrami? I czy my, nazywając się feministkami, mamy też obowiązek coś mówić w ich imieniu? Czy mamy potrzebę i obowiązek z nimi się obracać? Czy mamy prawo? Czy kogoś reprezentujemy? No to są te już takie czysto polityczne kwestie dotyczące siostrzeństwa, ale one by w ogóle nie były kręcące, gdyby skądinąd za tym wszystkim się nie kryły te emocje. Tak? I te awantury, i te maile o trzeciej nad ranem, w których ktoś jest wykluczany, a ktoś inny wklucza i tak dalej. Tak? Ja myślę, że jednym z takich najmocniejszych thrillerów polskiego feminizmu jest lista mailowa Porozumienia Kobiet. Tak? Ja kilka razy się z niej wypisywałam, ale potem inaczej z powrotem zapisywałam, bo to jest kurczę strasznie kręcąca odpowiedź, prawda? Wiesz, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to jest to kolejne pytanie. Zostało nam niewiele czasu, więc ja może spróbuję z dwóch pytań zrobić jedno. To znaczy, bo jedna to jest kwestia neoliberalizmu jako, punktu spornego. Tak? To znaczy, na ile neoliberalizm, zresztą dosyć to szczegółowo opisuje. Znaczy, mówisz o tym, że okej, jakby masz poczucie, jeżeli to dobrze odczytałam, że jesteś lewicowa i krytyka neoliberalizmu jest dla siebie ważna, ale głównie z punktu widzenia opieki. I jak kiedy to czytałam, to miałam poczucie, że jednak dla ciebie ta wizja, w ramach której kobiety przeżywają potworny konflikt pomiędzy swoją rolą, wiesz, pracowniczki, ta, która ma być super efektywna, elastyczna i tak dalej, a rolą, nie wiem, matki czy osoby, która w ogóle ma życie rodzinne, tak, niekoniecznie przecież musi być matką, żeby mieć ochotę na życie rodzinne, prywatne i tak dalej, że to jest pewnego rodzaju kształcenie, tak, że to jest pewnego rodzaju błąd w systemie, tak? Że ten system w pewnym sensie tego nie dostrzega i że my musimy mu to uświadomić. Tak? Podczas gdy, jeżeli, wiesz, tak jak ja patrzę na neoliberalizm, to moim zdaniem to jest zasadnicza cecha tego systemu. To nie jest tak, że to jest, wiesz, błąd w systemie, tylko to jest dokładnie ten system. Ja tego nie nazywam błędem w systemie. Ale ja to tak mówię, że to jest mój punkt dojścia do krytyki neoliberalizmu. Ja sobie uświadomiłam, ale właśnie na tym moim głęboko bebechowym poziomie, że coś jest nie tak z transformacją, kiedy zaczęłam rozmawiać z kobietami, które mają małe dzieci i uświadomiłam sobie, że tu nie ma opcji, tu nie ma rozwiązania w ramach tego systemu. Ten system wymaga przewartościowania i niedowartościowanie opieki jest jego immanentną częścią. Ale mnie to też interesuje z takich czysto intelektualnych powodów. To znaczy, mnie interesuje historia amerykańskiego feminizmu i amerykanizacja światowego feminizmu.
feminizmu. Czyli to czy pisze Fraser, czy Eisenstein. Tak, znaczy na mnie rzeczywiście ogromne wrażenie zrobił tekst Nancy Fraser, Feminizm, Kapitalizm i Chichot Historii. Ta książka Feminizm uwiedziony Eisensteina, mam nadzieję, że to ktoś przetłumaczy. No to są. Zresztą to są książki bardzo krytykowane przez czarne i postkolonialne feministki, znaczy takie z krajów, z byłych kolonii feministki, które mówią, no myśmy to mówiły już 20 lat temu, a tu nagle białe się ocknęły i też to mówią. I teraz jest moim zdaniem jednak tutaj coś nowego zostało powiedziane. Mm. Znaczy to jednak jest diagnoza z takiego poziomu analizy ekonomicznej, historycznej i to jest oczywiście też samokrytyka. To znaczy moje dojście do feminizmu odbyło się na amerykańskim kampusie przez lekturę klasyki amerykańskiego feminizmu drugiej fali i postmodernizmu. I wobec obu tych tradycji jestem w tej chwili głęboko krytyczna. I po prostu usiłuję to zrozumieć, usiłuję sobie to uporządkować. I to nie jest tak, że ja muszę się usprawiedliwić. Ja muszę zrozumieć, w którym momencie i dlaczego ja się dałam uwieść i na ile naprawdę się dałam uwieść. Także to jest też taka moja ciekawość własnego życia, tak bym to określiła. Znaczy, wiesz, jeśli chodzi o uwiedzenie, to absolutnie nie będę nikogo rzucała kamieniem, ponieważ myślę sobie, wiesz, na własne własnej biografii, tak? Moja rodzina była absolutnie dotknięta tym procesem transformacji w bardzo mocny sposób, ale też kiedy ja przyjechałam do Warszawy z Białegostoku i po prostu, wiesz, biłam się w ten mundurek, poszłam do korporacji i myślałam sobie, wow, no to teraz czas na prawdziwe życie. Wiesz, to jest prawdziwe życie, nareszcie jestem po prostu kimś, tak? Ktoś mnie słucha, w ogóle ja jestem ważna i tak dalej. Absolutnie to kupiłam, mi się wydawało, że, wiesz, że to jest taka przestrzeń, w której rzeczywiście ja mogę czegoś dokonać. Oczywiście szybko się okazało, że jest to pewnego rodzaju jednakowe rozbudzenie. Ale to jest bardzo miłe złudzenie. To jest tego rodzaju przestrzeń, w której naprawdę bardzo łatwo zejść z taką wiarą, że rzeczywiście jak jesteś silna, to sobie poradzisz, a reszta no trudno, no jest słaba, no niestety, nie wystarczająco się starają. Ale ja chciałam troszeczkę przełożyć na te spory a propos właśnie maternalizmu jako pewnej strategii politycznej, tak? Bo ty mówisz o tym, że o swoim dojściu do krytyki neoliberalizmu, ale też mówisz o nowym maternalizmie, tym, co ja nazywam maternalizmem politycznym czy upolitycznionym macierzyństwem, jako pewnym projekcie też społecznym. Tak? Ty mówisz o tym, że chciałabyś zbudować też pewnego rodzaju, czy zainicjować, może nie zbudować, ale zainicjować pewien ruch rodzicielski. Mówisz coś takiego. Sądzę, że jest wiele osób, które są jakoś zaangażowane, które coś robią, ale one z jakichś względów nie nawiązują ze sobą kontaktów. Mam pomysł, aby tych ludzi ze sobą spotkać, zobaczyć, co z tego wyniknie, tak? I to jest pewien projekt polityczny. I teraz pytanie, jakby tutaj się zgadzamy, tak? To jest tak, że razem pisałyśmy ten tekst, Umatczynić Polskę i ja do tego dochodzę z innych stron, ale myślę, że to jest niezwykle ciekawy i ważny projekt. Natomiast moje pytanie jest takie, wiesz, jak uniknąć tych pułapek, które są w to wpisane? To znaczy z jednej strony waloryzowania tego pseudomaternalizmu, który w Polsce panuje, to znaczy tego uwznieślania macierzyństwa bez rzeczywiście jakiegoś realnej zmiany społecznej, ale też wewnątrz, tutaj wracam do siostrzeństwa, wewnątrz kobiet, tak? To znaczy wewnątrz tej wspólnoty kobiecej. Bo niestety często o tym pisze zresztą na przykład Patricia de Quincy, tak? Gdzie ten maternalizm był często budowany na opozycji dobrych matek i złych matek, tak? Albo na budowaniu takiej, jakby na wzmacnianiu jednak tej wizji, że bycie matką jest czymś, czego większość kobiet albo prawie wszystkie potrzebują i tego chcą. Albo też na takiej wizji jakby fałszywego uniwersalizmu wewnątrz wspólnoty matek, tak? Czyli kwestia klasowa, kwestia winy, wiesz, etniczności, rasy i tak dalej, i tak dalej. Czy sądzisz, że rzeczywiście można tego uniknąć? Jeżeli tak, to jakie strategie są tu potrzebne, żeby nie wpaść w te pułapki? Bo moim zdaniem są bardzo realne. Ja sama się ich boję. Znaczy ja myślę sobie tak, że zanim wpadniemy w te pułapki, to w ogóle musimy się spotkać. Znaczy, dla mnie na przykład to, że to spotkanie było ogłoszone jako spotkanie, na którym będzie opieka dla dzieci, a jestem jedyną osobą, która przyprowadziła dziecko. No to jest, znaczy to świadczy o tym, że taką naszą podstawową pułapką, zanim jeszcze w ogóle na kilometr, zanim się zbliżymy do tego, o których ty mówisz, jest to, że w środowisku feministycznym macierzyństwo jest gdzieś w ogóle poza obszarem zainteresowania. Bardzo mi jest przykro to mówić w tym miejscu, a tak jest. Znaczy,
do krytyki, są wciąż tak nawet jest. Tak, znaczy nawet do krytyki politycznej przyszło chyba z 10 osób z dziećmi. Znaczy tam się czują osoby z dziećmi mile widziane, chętne i wiedzą, że będą fajne zajęcia dla dzieci. A tutaj jakoś tak dziwnie wyszło, że nikt nie przyszedł. Zdziwiłam się tym, ale to świadczy o tym, jaką aurę ma to miejsce. Tak, że to... Bo feministki nie mają dzieci. Nie, to nie, nie. Ja myślę, że feministki... Ja myślę, że feministki... Bo to jest zimno. Ja na wystawę mam tutaj matki z dziećmi, przychodzą tak? Zupełnie bez problemu. No a może na wystawę, tak? A na dyskusję o książce nie, a może ja się czepiam. Ale wydaje mi się, że jest taki problem. A może ktoś odezwać od kierowcy macierzyństwa i zostawiają dziecko pod opieką osoby, która się już opiekuje z białym. Ja miałam spotkania... I mają czas dla siebie. Tak, Agnieszka, ja miałam spotkania w różnych miejscach, które nie miały tego feminizmu w nazwie. Wszędzie przychodzili ludzie z dziećmi. Po prostu no, tak jest, my jesteśmy takim środowiskiem, które tym tematem się nie zajmowało bardzo długo. Feminizm jest jedynym miejscem, w którym matka feministka spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. I no, coś jest na rzeczy. Mamy problem z tym tematem. Być może on wynika z tego, że ja wpadłam wszystkie możliwe pułapki esencjalistyczno, jakieś tam inne i w ogóle jestem złą feministką. Nawiasem mówiąc, jest rewelacyjna książka niejakiej Roxane Gay, nazywa się The Bad Feminist. I to jest najpopularniejsza książka feministyczna w Stanach w tej chwili, bardzo polecam. Ale ja mam takie poczucie, że po prostu, że feminizm jest taką niszą, w której ta tematyka nie nabrała rozpędu, który naprawdę powinien w bieżącej sytuacji społecznej mu się należy. Po prostu głównym tematem takim bolączek polskich kobiet jest problematyka związana z opieką. I to nie wynika stąd, że kobiety są opiekuńcze, tylko że w Polsce nie ma polityki społecznej. Nie ma żłobków, nie ma przedszkoli, nie ma opieki nad starszymi ludźmi. Kobiety są zaorane opieką nad osobami zależnymi. I to nie jest główny temat feminizmu, a nawet trzeciorzędny. No sorry, tak jest. Ale jeśli można. Bo ja pamiętam z początku lat 90., że jak najbardziej reagowałyśmy, albo chciałyśmy reagować, dosyć indywidualnie może, bo ruch był niezorganizowany, ale na ten demontaż systemu opiekuńczego, czyli doskonale widziałyśmy i te znikające żłobki przedszkola, ale przebić się z tym, nie mając żadnej trybuny do mówienia, organizując się dopiero, przecież ja sama zorientowałam się, że jestem feministką w 91 roku tak naprawdę, mimo że te rzeczy już wcześniej mnie denerwowały. Bez żadnej takiej platformy porozumienia naprawdę nie było łatwo. To nie jest tak, że feminizm to zaniedbywał. Myśmy najpierw musiały dojść do swojej jakiejś świadomości, poradzić sobie z tym otaczającym, wszechogarniającym patriarchatem, który wtedy nabrał takiej mocy. Ze stereotypami Kościoła, który chciał wszystkiego, dokładnie wszystkiego i nie tylko dotyczącego kobiet, ale również państwa, stosunków państwa-Kościół. I ja osobiście feministką, zorientowałam się, że jestem feministką, czyli spadło na mnie to pojawienie. Było po pierwsze wtedy, kiedy powiązałam to, co się działo w sprawie aborcji z właśnie tą całą ideologią antykobiecą i systemowymi zmianami, a dwa na spotkaniu feministycznym, seminarium feministycznym w Mondralinie, gdzie dla mnie po prostu takim otwierającym szeroko oczy był referat na temat totalitaryzmu w szpitalach na porodówkach. I to było coś takiego, że ja to raptem zobaczyłam jako system. To samo było z buntem, no, który się w końcu przełożył na akcję rodzić po ludzku. To nie jest dokładnie tak, żebyśmy tego nie widziały. Ja powiem wręcz, robiliśmy, nie dość, że żeśmy to widziały, to jeszcze nie możemy zapominać tutaj, bo mówisz o tym, że matki są wykluczone, nie możemy zapominać jeszcze, nie, że... Nie, ja... same się wykluczają, no ja właśnie nie, próba wykluczenia i gdzieś... Nie, nie, były matkami, no na przykład nie zresztą roku, tak, tak, tak. No nie, tak, ale, teraz, ale to, ma, to wymaga, każdy proces wymaga jakiegoś rozpędu, jeżeli nabieramy świadomość, to ta świadomość musi, po pierwsze musimy sobie swoje jakby priorytety, ale nie tylko priorytety, swoje problemy jakoś uporządkować, a po drugie musimy się zebrać w jakieś grono, no i to jest proces, dla mnie to jest jeszcze lat, to jest tak, że ten rozpęd bardzo wolno. Że, tak, tak, to znaczy tak, ja może tylko zadam ostatnie pytanie, a tylko komentarz, bo ja myślę, że to jest
istotne, żeby na przykład porównywać się z innymi kontekstami, żeby nie patrzeć tylko na to, co się u nas dzieje. To znaczy, rzeczywiście było tak, że w latach 90. i w, nie wiem, w Czechach, na Węgrzech były dosyć silne protesty przeciwko demontażu, na przykład na Węgrzech była kwestia długości urlopu macierzyńskiego i tak dalej. I to były właściwie, znaczy w tym sensie tworzenia nowego ruchu feministycznego, one były w tym samym miejscu. Ale na przykład w Czechach czy na Węgrzech powstały koalicje, które nie byłyby tworzone tylko, które nie były stworzone tylko i wyłącznie przez feministki, tylko przez związki zawodowe. W Czechach przez Ligę Kobiet Czeskich, która była dosyć silna wtedy i nadal zresztą jest silna, więc jakby inna była troszeczkę struktura tych możliwości politycznych, inna była struktura ruchów, grup, które mogły się w to zaangażować, więc wydaje mi się, że wiesz, to też nie jest kwestia tylko i wyłącznie pytania do feminizmu, dlaczego się tym nie zajął, ale też analizy tego, jak wygląda ten kontekst, to jest analiza procesu historycznego. Tak, to znaczy tak jak... Moim zdaniem Fraser jest błędnie odczytywana jako ta prawda, kobieta, która ma pretensje do feminizmu, że się zbratał z neoliberalizmem. Nie, ona po prostu uczciwie mówi, tak się złożyło, że te dwie historie toczyły się równolegle i nastąpiło zarażenie. Tak? Trudno powiedzieć, kto kogo uwiódł, kto kogo połknął. Tak jakoś wyszło, że pod koniec lat 80. główną figurą, tak jak pod koniec lat 60. figurą feminizmu w wyobraźni zbiorowej była radykalna socjalistka, tak pod koniec lat 80. to była zmierzająca do celu superwoman. Tak? To są pewne procesy kulturowe, które mają związek z tym, że feminizm nie jest wyspą, tylko funkcjonuje w szerszej historii. I to samo, ja nie mam pretensji do nas, ale też do siebie. Ja też w ogóle nie myślałam na ten temat. Jak słyszałam Rodzić po ludzku, to jeszcze nawet ziewałam w latach 90. Bo ja wtedy odkrywałam Adrian Rich, Continuum i w ogóle różne takie fajne historie i czytałam Judy Butler, tak? Ale a przede wszystkim zajmowałyśmy się, i nie dlatego, że takie głupie jesteśmy, ale takie ograniczone, to dlatego, że taki był kontekst, zajmowałyśmy się tym próbami odratowania skrawków kobiecej wolności przed zakusami Kościoła. A Kościół miał patent na kobiecość jako macierzyństwo, więc To jest zrozumiałe, że feminizm nie potrafił zagospodarować przestrzeni macierzyńskiej, ale w tej chwili moim zdaniem, inaczej niż w okresie, o którym ty mówisz, jest na to przestrzeń. To wynika stąd, że jest pokolenie młodych kobiet, one są grubo ode mnie młodsze, bo ja bardzo późno zostałam matką, ale mają właśnie dzieci w wieku lat 2, 3, 5, które na własnej skórze przekonują się o patriarchacie, już nie dlatego, że nie ma dostępu do aborcji, bo one ten dostęp mają na rozmaite sposoby, które wynikają stąd, że teraz to już się, po prostu inaczej się te sprawy załatwia niż w latach 90., tylko przez to, że one po prostu zostają w sytuacji zupełnej bezradności wobec braku państwa opiekuńczego. I to jest moment przebudzenia, moim zdaniem, na masową skalę młodych kobiet w Polsce. To jest moment ich wkurzu, tak, że one z jednej strony są napiętnowane jako te, które nie są w stanie sobie poradzić na rynku pracy, z drugiej strony naprawdę nie mają gdzie zostawić dziecka, z trzeciej strony mają matki, które już nie przechodzą na te wcześniejsze emerytury. No są procesy społeczne, które doprowadziły do tego, że przebudzeniem feministycznym obecnego pokolenia młodych kobiet jest, nie mówię, że wyłącznie, ale w znacznej mierze doświadczenie opuszczenia w sytuacji macierzyństwa. Bo to jest właśnie ta wielki temat, to nie jest świeckie państwa, moim zdaniem, ja wiem, że to jest obrazoburcze wobec tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje, tylko polityka społeczna. Ale w tym sensie to jest kwestia, wiesz, doświadczenia, które dotyczy kobiet, które mają wrażenie często, jak ja rozmawiam z młodymi kobietami, które nie są matkami, to one bardzo często mają takie właśnie poczucie, że to już wszystko zostało zrobione, tak, że one w ogóle luzik, tak, byle tylko kwestia pracy, tak, jest tutaj wątpliwa, ale zasadniczo całą resztę mogą sobie załatwić. Znaczy, one sobie wszystko mogą kupić, ale ty mówisz o kobietach z klasy średniej. Nie, ja mówię o nadziejach osób, które wchodzą z różnych klas, które dopiero wchodzą, wiesz, w życie, które mają poczucie, bo taka jest narracja kulturowa, że one sobie poradzą, bo przecież jest świetnie, tak? Bo już wszystko zostało załatwione i feminizm właściwie już nie jest nam potrzebny. I to jest troszeczkę ta, wiesz, taka backlashowy dyskurs ja się z tym nie zgadzam. Ja po prostu widziałam w ciągu ostatnich 5-6 lat szereg mobilizacji, głównie kobiet, przeciwko aktualnej polityce państwa, którą ja bym nazwała genderową, ale one by tego tak nie nazwały, bo mówią innym językiem,
wokół kwestii opiekuńczych, macierzyńskich, ale ja właśnie o tym mówię, to znaczy, że to jest kilka przykładów, tak? To jest kilka przykładów. To są osoby, to są niepłodne pary, które się domagały refundacji in vitro. Mhm. To są matki, które pikietowały pod urzędem prezydent Warszawy, moim zdaniem niesłusznie zresztą, ale w swoim mniemaniu bardzo słusznie, za płatnymi zajęciami w przedszkolach. Tak, to był taki, naszym dzieciom coś zabrano. Tak? To są tematy, wokół których kobiety się w Polsce organizują, bo po prostu coś im zabierają. I można by takich tematów, no oczywiście rodzice, dzieci niepełnosprawne w Senii, to jest kolejny przykład. Innymi słowy, istnieje coś takiego, i zresztą ja rozumiem, że za chwilę tu się fachowa dyskusja na ten temat wokół waszej nowej książki odbędzie, ja się nie chcę mądrzyć, bo jej jeszcze nie znam. Istnieje coś takiego jak upolitycznienie rodzicielstwa w Polsce, wynikające z buntu masowego ludzi przeciwko polityce państwa. I teraz naszą feministyczną sprawą jest, żeby ta para nie szła w gwizdek, na przykład bojkotowania obowiązkowych szczepień. To jest masowy ruch w Polsce, przerażający po prostu. Tak? Po prostu bojkotujemy, to zaraz możemy się pospierać o to, jakie to ma skutki, jakie to ma źródła i czy należy szczepić, ale to jest coś, co ludzi naprawdę zajmuje, tak? I to w całej Europie się dzieje. Ale moim zdaniem to jest temat czysto zastępczy, tak? Bo ludziom się wydaje, że w tej kwestii mogą podjąć decyzję. Znaczy rzeczywiście można nie zaszczepić dziecka. No to, że potem dostanie odry, to inna sprawa, ale nie można dziecka nie wysłać do prywatnego przedszkola w sytuacji, jeśli nie dostałaś do państwowego. Znaczy po prostu, i szczerze mówiąc, ja byłam w tej sytuacji, nie dostałam się do państwowego przedszkola i mogłam oczywiście pójść na ulicę walczyć o miejsce w państwowym przedszkolu, no ale zamiast tego wzięłam jeszcze 3 hałtury, żeby zapłacić czesne w prywatnym. A po prostu takie to są scenariusze życiowe i dlatego tych kobiet, które są zaorane, nie ma na tych spotkaniach feministycznych w jakimś sensie, bo trochę dlatego, że tutaj nie ma tego tematu, a trochę dlatego, że ten temat już jest w ich mniemaniu pozamiatany. Znaczy one mają sobie załatwić to indywidualnie, no, a nie, jakby ludzie stracili nadzieję, że to im załatwi państwo. Co ciekawe, mi się wydaje, że teraz w dużej mierze ten ruch, te nowe ruchy miejskie wiążą się z nową nadzieją, że być może to się da wywalczyć na poziomie miasta. Że ludzie się angażują w politykę lokalną, tak jak się nie angażują w tą politykę większą. A może za chwilę pójdzie następna fala i to nie są żadni partyzanci, jak chce Gazeta Wyborcza, tylko to są społecznicy, są ludzie, którzy mówią, kurczę, zabrali nam już tyle, no może coś odwojujemy. Pytanie, czy politykę społeczną da się robić na lokalnym poziomie, moim zdaniem niespecjalnie, ale mogę się mylić. Zależy, jaką częściej. Okej. Dobrze, to ja w takim razie jeszcze mam kilka pytań, ale to na inną okazję zostawię i zacznijmy po prostu rozmawiać. No. Ewa Dąbrowska-Szulc, Stowarzyszenie Profemina. Dziękuję za piękną dedykację. Dziękuję. Jestem niezmiernie wzruszona, ponieważ znalazłam się w indeksie nazwisk. I w związku z tym.